I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w This is the Police. Wreszcie, nie mam takiego rozpiszczu, jeśli chodzi o różne gierki, więc mogę się skupić. Teraz myślę, że zamiennie będzie pojawiał się DLC-ek do Śródziemia i This is the Police. Oczywiście do momentu, kiedy DLC-ek się skończy, bo aktualnie mam chyba 40% ukończenia, a nagrałem 2 odcinki. Także... no... DLC-ek nie jest za długi. Ale to w tym przypadku akurat jest na rękę. Dobra, tutaj nic nowego. Do roboty. Wedle poradnika został mi mniej więcej... może tak, za dużo wbiłeś, to idź. Ty nie możesz. Dobra, idź. Nie możesz. Możesz, a wręcz musisz. Nie możesz. Dobra. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Wedle poradnika zostało mi do końca tego aktu growy tydzień, więc jolo. Może uda się w tym odcinku drugi akt zakończyć. A niech leci to. Najgorzej, bo kobieta obwieszona materiałem wybuchowym weszła do centrum handlowego, podpaliła sklep dziecięcy i spoczęła, by się pomodlić. Świadkowie alarmują, że kobieta czeka na znak od Boga, by wysadzić się w powietrze. Wali się w cymbał, idiotko. Halo, Bilbak, na seks telefon powiedziałem, żeby połączyli mnie z tą cytatą blondyką, ale dobrała moja daleka kuzynka Cheryl. Po paru słowach kłapaliśmy się, kto jest po drugiej stronie słuchawki. Zaczęła płakać i się rozłączyła. Ona jest brzydka jak noc i ma jakieś 50 lat. Macie resztę tych dwulicowych naciągaczy od seks telefonów. Aha. Czy to podchodzi w ogóle pod to? Podejrzana klęczy na ziemi, gnębiąc wszystko dookoła. Wygląda to, że się modli. Zasługuje modlitwę. To serio zadziałało? Jakim cudem? No właśnie, tak jak sądziłem. Sytuacja nie podchodzi po żaden paragraf. Kradzież. Alkoholik? Eugene Ward wygrał na loterii 45 tysięcy dolców. Wrócił z nagrodą do domu i pochwalił się swoim zwycięstwem znajomą od kielicha. Wszyscy wznieśli za niego toasty i gratowali mu szczęścia. Później, kiedy już był kompletnie pijany, pobili go i okradli. Zajebiści znajomi. Teraz Hilde zamiast... albo nie. Fitzsimmons zamiast... niech sobie odpocznie, a Silk pojedzie zamiast niej. Napaść. 13-latku podał się po sklepie, przypadkowo zrzucił skrzynkę luksusowego koniaku. Właściwie próbował ich zatrzymać, ale młodzi ludzie mocno go pobili, złamali jego cele. Złapali kilka całych butelek i wybiegli ze sklepu. Usiłowanie morderstwa. To brzmi jak false alarm, ale dobra, niech jadą. I napaść. Paru miejscowych przyłapało dwóch nastolatków na malowaniu rasistowskiego graffiti na ścianie jakiegoś domu. Zaczęli ich bić, a towarzyszył im zebrany wokół tłum gapił. Oni mogą zabić tych chłopaków, zwierzę świat. No to zróbcie coś z nimi może! A nie stoicie się gapicie. Bram kręci się para bezdomnych, to tam widziano przestępców po raz ostatni. Przesłuchaj.
Policja dotarła do grupy nastolatków, którzy z opisu pasują na podejrzanych. Młodzi zauważają służby, że oni w kierunku z butelką koniaku. Goni ich. Przyjeżdżają do tego z powrotem. Strzał ostrzegawczy. Lepiej, dziękuję bardzo. Ktoś tu ma jakieś piąteczki przy sobie. Sterling ma piątkę. Flander ma piątkę. I Sesji ma piątkę. Ja pierdolę, serio? Z czymś takim gościu dzwonił? O 6. Policja otrzymała kilka skarg z pewnego oddziału banku. Jego klienci twierdzą, że otrzymali fałszywe czeki, a dyrektor oddziału zaprzecza swojemu uczestnictwu w tym procederze. Dobra, to Cecil i ta dwójka. Panie Boyd, mamy problem. Straż pożarna najechała mój wieżowiec pod pretekstem niezapowiedzianej inspekcji i ewakuowała mój budynek z powodu ogromnego naruszenia bezpieczeństwa. Z tym ostatnim gościem wszystko miał ugadane, ale nowy dowódca nie chce współpracować. Chcesz, by pan wysłał do jego biura swoich najbardziej przekonujących podwładnych? Niech pokażą temu upartemu inspektorowi co i jak. Z każdą godziną tracę przez te jego zasady pieniądze. Okej, to jest źle. Miało być... Z każdą godziną tracę pieniądze przez te jego zasady. Przesunięto to jedno słowo, no ale okej. Się nie zajmijcie w takim razie. Okej. 8 tysięcy, spoko. Podczas amatorskich mistrzostw popularnej grze karcianej Krypty Jaszczurki, rozumiem, taka wariacja Dungeons and Dragons, jeden z graczy z obawy, że długo przegra, wyciągnął nóż i ugodził swojego... Po czym ugodził przeciwnika w rękę, po czym zawołał sędziego i zażądał, by ogłosił go zwycięzcą. Ja rozumiem, że można bać się przegrania, ale to lekkie przegięcie. Okej. Jeden z pracowników budowlanych mówi, że inny z robotników przyszedł na plac budowy kompletnie pijany i wspiął się na żurawia. Mężczyzna ledwo mógł wstać, ale wydawało się, że nie rozumie, co się wokół niego dzieje. To czemu żeście go nie ściągnęli z tego żurawia? Takie moje pytanie. Pijany operator dźwigu mal nie zmierzył swojego pracownika. Wyrzuć z kabiny. Zastanawiam się tylko, jak on go wyrzucił, on czy ten gliniarz, który się tam wspiął, jak on go wyrzucił w taki sposób, że typowi nic się nie stało. Okej, stwarzanie zagrożenia. Sprzedawczyni w sklepie zoologicznym zgłosiła lunatycznego mężczyznę, który stał i patrzył się na węże, a potem nagle zaczął rozbijać terenia i wyrzucił zwierzęta na podłogę. Uwolnić gady, krzyczał, strasząc pozostałych klientów. Sprzedawczyni zachowała spokój. Dobrze, że nie sprzedajemy jadowitych gatunków. Pojebamy tym, ale dobra. Okej. Okay. A to w ogóle muzyczka się skończyła, nawet nie zauważyłem. Dobra, to puśćmy to może, by to takie fajne było. Cała bójka. Kobiety zamiana, żeby skończyć bójkę. W parku biją się te Chińczycy. Szybko, tam są dzieci. Dobra. O Jezus, serio? Wauto. Kierowca ciężarówki, pewnie. Kierowca ciężarówki zauważył wzroki potarganego mężczyznę w powiązanej krwią koszulce zaciągniętego ciągnącego rozhisteryzowaną kobietę za włosy do lasu. Kierowca miał się od razu zatrzymać, ale zadecydował, że mądrzej będzie, jeśli szybko znajdzie telefon i zadzwoni na policję. Ale mógłby chociaż zobaczyć, w sensie mógłby relacjonować tak cichce, co się dzieje. Gdzieś tam po kancie być, nie? Nie ma bata, żeby ktoś go zauważył.
Na miejscu podobności kierowcy znaleziono ślady świeżo rozkopanej ziemi oraz krwi prowadzącej do lasu. Nasłuchuj dźwięków. Na polanie znajduje się rozwścieczony mężczyzna, który dusi leżącą na ziemi zakrwioną kobietę. Oczy napastnika spowija mgła i wygląd go na sobą nie panował. Uspokój kołysanko, na pewno zadziała. Podnieś szpat i rzuć lazerem go! Okay, wymiana ognia. Weteran wojenny pokłócił się z sąsiadem. Podała śmieci, które zostawiał na podjeździe przed domem. Rozwinęła się z tego poważna kłótnia. Pan Burham wyciągnął broń i odostrzał. Zranił sąsiada w biodro, ale ranny zdał uciec z domu i wrócić z własną bronią. Wymiana ognia wciąż trwa, a zbłąkane kule trafiają w sąsiednie domy. Jedna z nich zaniła nastoletnią córkę Alice Hawthorne, która wezwała policję. Czy nie jest aby tak, że... Znaczy nie, dobra. Nie wiem, jak mają pozwolenie na broń, to sobie mogą, co tak. W cudzysłowie mogą sobie tak robić, nie? Ale... nie powinni. Okej, okay, jedno zdjęcie, czyli... muszę tu już wszystko mieć. Dobra, chyba już wiem. Czekajcie. Dostał to. Pogadał z ziomkiem. Potem pogadał z tymi. Potem wyszedł z domu. I poszedł do motelu? Jak nie? A nie, czekaj. Tu. O, właśnie. Dobra. Eric Monroe, nigdy nie notowany. Luca Bergman, znany w pewnych kręgach jako lichwiarz. Zawsze zyskuje swoje pieniądze z powrotem, choćby po trupach. Dobra, bo tego niestety teraz nie zrobimy. O, ale może to się uda. Ludzie, serio? Ciężko było dać to, tylko z żółtą? Nie, wait the fucking minute, czekaj. Ale było powiedziane, że ten... Były dwie tylko, no to znaczy, że tutaj muszę mieć rozwiązanie. Ale jak mogę mieć rozwiązanie, skoro było powiedziane, że płaci tak, tak, to? Ja pierdolę. Dobra, to jedziemy tu. Stoję w biurze na noc, albo lubi się napić po ciężkim dniu. Dobra, zakładam, że będzie w biurze. Gotcha.
Juan Camilo Salas nam tylko został. Przeprowadza nielegalny przewóz i eksport samochodów na części. Dobra, no to będzie base layer. W takim razie reszta niech pomaga. Okej, mamy na 4 klatki, czyli przy dobrych wiatrach na 2 te. Na 2 dni. Dobra, to są dwa te! Dwa cele po prostu. Ja myślałem, że to są dwa miejsca, ale nie, to są dwa cele. Jedno, żeby znaleźć typa, drugie zgarnąć ziomka. Napad z mojego w ręku. Do baru biegł narkoman i grożąc pistoletem zażądał wszystkich pieniędzy z kasy oraz podpory gości i strzelił dwa razy w sufit. Widok policji pojeżdżamy tutaj jakąś kobietę i celuje funkcję ruszy. Swoje żądań. Aha, okej. Okay. Nagle odpycha kobietę i rusza w kierunku tylnego wyjścia. Rzucia nie wiem, za nim było. Strzel w blery. Kolejna rzecz. Zagrożenie bombowe. Młody, bardzo zdenerwowany nauczyciel zgłosił, że jeden z uczniów przyniósł do szkoły bombę. Kobiet zawsze wydawał się niezbyt poważny. Kobiet wydawał się zbyt poważny. Jak na zwyczajne dziecko w jego wieku. Dawno podejrzewałem, że dzieje się z nim coś złego. Dzisiaj, kiedy Ahmed wszedł do klasy, usłyszałem, jak ktoś tyka w jego plecaku. Dobra, z tym, że on się kłócił, czy to faktycznie jest coś poważnego? Wydział zabójstwo. Ojojoj! Pozbawiony? O, okej, dobra. Trochę bardziej. Poszło na górę, że pójdzie. Witrynie go skończy z pomnikami. Ja go muszę bardzo nie lubić. Zegarek czy zegar? Bo to jest różnica akurat. Okej, też na 4 klatki. Zobaczymy do chodzenia. 3. Ja tu mam 5, tam potrzeba. Tak, 5 potrzeba 4. Uwalniemy tu tych. A tu uwalniemy. Kurde, nie to śledztwo. To śledztwo. Tu uwalniemy sobie tych dwóch. O, Tara jeszcze. 10-10, okej, uczniowie znaleźli w holu szkoły dziwne zawiniątko zawierające jakiś mechanizm połączony kablami rurkami, na co budynek został natychmiast ewakuowany. Nie wiem, czy to faktycznie jakaś bomba, no ale dobra. Trener zaczął molestować w klasie jedną ze swoich uczennic. Dziewczyna za kilkukrotnie go uderzyła, starała się go odepchnąć, jednak mężczyzny tylko teraz się czuł, że źle z niej ubrania.
Jak rozumiem, że cała reszta stoi i się patrzy, tak? Kiedy on to zauważa, policjant wypuszcza dziewczynę i zaczyna wycofywać się po szatni. Próbuje się wytłumaczyć, tylko się wygłupialiśmy. Myślisz, że kamery wszystko nagrały? Verbi we swojej drogi ciągle z niej broń. Jeśli to nie tak jak wyglądało. Zmarłem go! Zamanie mówiąc powoli, John Whitman stwierdził, że 10 mężczyzn próbował wejść do jego domu przez okno. Podobnie chcieli zrobić to wszyscy naraz i utknęli. To cholernie zabawne, ale trochę straszne jak w tej kreskówce. Co? Kto wpadł na taki głupi pomysł? Dobra, tego nie będę czytał. Ja pierdolę, serio? To były haluny? Dobra, no nie brzmiało to poważnie, ale kurde. No, w Stanach się już nie takie rzeczy zdarzały, nie? Patrz na przykład jak wojsko w 30 tych pod jednego kibla, to ja weszło. Ja do dzisiaj nie wiem, jak oni to zrobili. Kobieta wciąż zwraca się na kłopotę, który już to się przypomina z bólu. Odciągnij kobietę, z jego bólu, że co? Nie, odciągnij! Niemiec. Niezadowolony klient przed kijem baseballem do powierzchniowego wystawienia i zaczął demolować zajmujące samochody. Miesiąc temu kupiłem tu nowiteńkie auto i już przestało odpalać, a wy nic z tym nie robicie. Menedżer próbował interweniować i uspokoić mężczyznę, ale próbował za to w głowie. Sytuacja nie miała powagi. Okej. Trochę wątpię, ale dobra. Przelej Koizumi, żeby fajnie... Poszły punkciki. Cyk. Kurde, to jest pierwszy dzień, gdzie chyba trzy kasety naraz. Znaczy naraz, gdzie trzy kasety właśnie. Nie, nie, dobra, nie. Wróć, jednak nie. Już się zdarzało wcześniej. Otrzymaliśmy anonimowy donos. Pewna ilość kokainy jest przechowywana na zapleczu sklepu z kawą. Okej, przydanie narkotyków. W środku kawiarni dzieje się nic podejrzanego. Jakaś para w ciszy siedzi przy stole, a kelnerzy wykonują swoją pracę. Za barem stoi muskularny barman. Proszę małą czarną i kawałek ciasta. Poproszę barman, który zaczyna zaplecze. Nie wszyscy piją kawę i rozumiem, że domów to miejsce zbrodni. Na zaplecze. Barman rzuca w policjantów z mankiem kawy i wyciąga spod lody broń. Przerwaj stolik i się zaczyna. Że to jest taka kpina z tym kościołem, nie? Wiedział zabójstw. Lori Knauer, pozbawionym grzycia głosem, zapewniła, że ktoś zabił jej mężem i nikogo to nie obeszło. Właśnie go pochowałam. Czy możecie mi wytłumaczyć, czemu nikt się tym nie przyjął? To morderstwo. Czy tym się zajmujecie? Okej, to brzmi trochę jak fałszywy alarm. Mąż zmarł na raka, na którego chorował od 4 lat. Podczas pogrzebu jego żona załamała się, wpadła w szok, nie jest w stanie się kontrolować. Okay.
Bójka. Dwaj faceci czekający na możliwość wejścia do własnego klubu odmówiło stania w tej samej kolejce i zaczęło się ze sobą walczyć. Ochrona nie zdecydowała się na interwencję. A dlaczego nie? Chyba powinni. Wydział zabójstw. Linda Hill zgłosiła się sąsiadka, pokłóciła się podczas kolejki z swoim mężem, wbiła mu w kark nóż kuchenny. Całkiem straciła panowanie samochodu, skończyła gaz i chce wysłać powietrze mieszkanie z dziećmi w środku. Nie potrafię przemówić do rozsądku. Ty wypierdalaj stamtąd, a nie jeszcze czekasz na rozwój wypadku. Jeden z uczestników bójki rozbił o ścianę butelki o piwie i zatrzymał szyjkę butelki zamiarem użycia jako broni. Jego przeciwnik wziął go jednak za jedną ręką za nadgarstek, a drugą złapał za gardło, wykrzykując coś. No kurde. Widać, że gościu ma cojones. Strzał ostrzegawczy. Aresztowany uderza funkcjonariusza i próbuje uciec. Okej. Okay. Pozerem. Okej, okay, na kuchennej podłodze leciał mężczyzna, obok siedzi lepiej przytomna kobieta z podejrzeniem, że pani wyrazu. Czuć silny zapach gazu. Wyłączy gaz. Z pokoju obok chodzi o kanie, drzwi do pomieszczenia są zamknięte. Wyłączy i zabierze dziecko na ulicę. Dzieci. Dobrze. Z bronią. Sześciu młodych mężczyzn zagrało w piłkę i niechcący wybiło szybę w sklepie. Właściciel wyszedł, żeby to załatwić, ale pobili go, a potem jak gdyby nigdy nie zaczęli grać dalej. Świadek twierdzi, że jeden z nich ma broń. Okej, tu mamy trzy. Czekamy jeszcze dzień. Mam nadzieję, że to już jest koniec tego aktu. Przyspieszyłem sobie czas. Znaczy, przyspieszyłem czas, no. Po prostu grałem poza nagraniem. Dla was jest przyspieszenie czasu. Bo się nic takiego nie działo między odcinkami, a przeoszczędzimy na tym też, jeśli chodzi o czas samego nagrania. Czy to już jest koniec aktu? Jest fabuła, więc chyba tak. Mr. Boyd, Kevin Paulson is here. He wants to talk. Kevin Paulson. Tell him to fuck off. Jack Boyd, super cop. Why the half a million, Jack? Why? Oh! What happened? Does this have some kind of special meaning? Lana, I don't know who told you about the half million, but it's much more complicated than you think. Oh, it's complicated, all right. It took me an hour to go over all the documents. There's even a few pictures and a lot of answers. Except for one thing. Why half a million? What documents? How did you get them? What's in them? I think you know very well what's in them, and the one who sent them is obviously a big fan of your criminal talents. He even has a cute name for you. Cupcake. Remember when you told me you're always surrounded by old men? I'm the opposite. I'm surrounded by children. 9-year-old boys. From their first day of work, they gather in the smoking lounge, telling jokes about what they'll do when they loot their first million. But it's more than just innocent jokes. It's quickly becoming a reality. They themselves are surprised how quickly everything happens. They buy their own houses, they buy a car, they get promoted. The first million is soon followed by a second, a third, a fifth. Like children, they have no idea what they're getting into. But I'm not like that, Lana. I'm not like them. You're saying you're not like them because you're only stealing half a million?
I only meant that... You know, Jack, I'm done worrying about people not taking me seriously. They'll know I mean business when my first act as public prosecutor is throwing the city's former police chief in prison. Lana, you can't just read over some papers like this and... I told you not to let him in! I'm sorry, Mr. Boyd. I tried to stop him, but he... Lana, we need to talk. Jack, you're so amazingly patient with people. After all the confusion over the past months, all the humiliations, it's really quite admirable. I wouldn't want to be in your shoes. I gotta admit, I'm not nearly so patient. Send someone in here, now! I've been thinking, Jack. When I take your place, I'll have a lot of opportunities. For example, I could arrest you. You know it wouldn't be hard to find a reason. You obviously don't want that, right? I don't want that either. Given your reputation, arresting you would make me very unpopular. And if we both don't want that, let's find a way out. My suggestion is you retire tomorrow, and I promise I'll let you leave in peace. I swear, Jack, if you... Tak, chce się nieźle rozwija na koniec aktu. Mr. Boyd, there's a call on line 2. Mr. Boyd, you really have to take this call. Boyd! Jack, it's me. Laura, I... Jack, oh. I don't know what you wanted to say to me, but please, just say it. Jack, I'm hanging up the phone. Laura, you... Oh my God, Laura. Hey, you remember years ago? So many years I've lost track, but do you remember when Dylan was down with the chicken pox and he couldn't sleep? We kept him occupied until he passed out, and then we went downstairs, sat on the floor, opened a bottle of wine. Who could blame us? Well, we sat on the floor and opened our bills and joked about how poor we were. Remember? And then I jokingly asked if I'd be your hero if I made $1 million. And you sat there lost in thought like you needed to seriously think about the answer. You were quiet for a while, and then you laughed and said that I'd be your hero even if I only made $500,000. Do you remember, Laura? Jack, do you remember? Honestly, Jack, no, I don't remember. You don't remember, but that was... Jack, you've been chasing me down for so long to talk with me. For this? That's all you wanted to tell me? How can you not remember? It's important, Laura. It's important. Goodbye, Jack. Mr. Boyd, are you all right? To wszystko zrobił dla żony? Nie powiem, trochę romantyczne. Jack, lepiej nie przesadzaj. Co się stało? Przedawkowo, logika, co się stało? Doktor Boyd? Nawet tak ruszyć nie mogę. Dobra, jolo, po prostu cały czas w dół.
się kurwa dzieje? 154? Yes, you caught me again. And again, I promise this is the last time. And now you say again that I've said it all before, but I'm... Jack Boyd is awake. Jack Boyd? He opened his eyes? He can talk? Talking, yes. More like yelling, trying to escape from his room, brawling with the nurses. Good heavens. He's a tough son of a bitch. Jack! Lord, were you already discharged from the hospital? I thought you might be down a couple of days, or even... Jakie to było soczyste! Emma, get me the mayor. Emma, please call the mayor of Freeburg, Stuart Rogers. Three-one-one-four. Connect. It's urgent. This is Jack Boyd. Jack, you've got to take better care of yourself. How's your... I'm Freeburg's police chief. I came to work. Stop trying to get in my way. Someone causing you trouble? We just wanted to make sure somebody was holding down the fort while you were recovering. But don't worry about a thing. I'll take care of everything tomorrow morning. You won't be running into Paulson again. That's exactly what I wanted to hear. Glad we understand each other. Tell Martin Stett to call me. What? You don't know? Lieutenant Stett went missing about 2 weeks ago. Nie może być za łatwo, co? Okej. Skok czasowy dość mocny. 50? No tak, prawie 50 dni, 51 dokładniej mówiąc. I to będzie... półtora miesiąca już do przodu. Dobra. Ode mnie póki co to będzie tyle, ale rozpoczęliśmy oficjalnie trzeci akt. Będziemy kontynuowali go w kolejnych materiałach. Ale zobaczymy, co jeszcze one przyniosą. Jak mówiłem, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy. Zdrapolis. Cześć.